Team Meble. Największy wybór mebli w atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do naszych salonów w Przedwojowie 95 oraz w Bolkowie przy ulicy Świerkowej 2. Poniedziałek, 31 sierpnia, Janna Chomącik-Izborska, witam i zapraszam na kolejne wydanie programu informacyjnego Flash, w którym dziś o zderzeniu na Krajowej Piątce, braku kąpielisk na letnie upały oraz o medalu i awansie wojennego weterana. W sobotę na Krajowej Piątce przy wyjeździe ze stacji benzynowej w Kamiennej Górze zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe. Jak wynika z relacji świadków, kierowca Volkswagena Golfa, wyjeżdżając ze stacji benzynowej, nie ustąpił pierwszeństwa przejeżdżającemu Citroenowi. Przez kilkanaście minut ruch na tym odcinku odbywał się wahadłowo. Jedna osoba przetransportowana została do szpitala w Kamiennej Górze. W mieście budowane są trzy boiska sportowe. Inwestycje opiewają na kwotę ponad miliona złotych. Jednak władze samorządowe nie zamierzają wybudować odkrytej pływalni. I choć te wakacje pokazały, że w Kamiennej Górze brakuje kąpielisk, to władze samorządowe nie zamierzają zrobić w tej sprawie zupełnie nic. Sierpniowe incydenty na rzece Bóbr to dla rządzących naszym miastem nie powód, żeby budować odkrytą pływalnię. I choć dzieci z ulicy Fornalskiej, budując tamę, w ten sposób manifestowały swoje potrzeby, to nie daje to żadnego przełożenia na inwestycje. Inwestycje, które, jak podkreśla burmistrz Krzysztof Świątek, w dobie kryzysu są dla miasta najważniejsze. Również tragedia, do której doszło nad stawem Bud, nie jest powodem do budowy kąpieliska miejskiego, na którym o bezpieczeństwo dbaliby ratownicy. Z planów, jakie ma miasto, wiem, że na pewno w najbliższej perspektywie roku 2010 nie będzie odkrytych kąpielisk w mieście. Zalew na pewno nie uzyska klasy wody do kąpieli, czyli niestety widzimy to. Tak jak widzimy, nie będzie odkrytych kąpielisk, a dzieci tamy na rzekach budowały, budują i będą budować, bo to jest fajna zabawa. W Kamiennej Górze działa kryta pływalnia, jednak w sezonie wakacyjnym mało kto z niej korzysta. Wszakże każdy woli skorzystać z letnich promieni słonecznych i świeżego, pachnącego latem powietrza. Zapotrzebowanie na odkryte kąpielisko w naszym mieście jest ogromne. Niestety, żeby wypocząć nad wodą, mieszkańcy powiatu muszą jeździć kilkadziesiąt kilometrów do Strzegomia, czy nawet za czeską granicą do Trutnowa. Sam osobiście sprawdziłem, że w Trutnowie na odkrytym basenie jest więcej mieszkańców Kamiennej Góry i Lubawki okolic niż Czechów, ale to właśnie w tych dniach, które są piękne, słoneczne, i w sierpniu tych dni było w tym roku dużo. Skąd zatem twierdzenie, że kąpielisko potrzebne nie jest? Przypominam wszystkim, że mamy krytą pływalnię, która powinna i daje zabezpieczenie korzystania z wody dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Budżetu miasta nie stać na utrzymywanie jeszcze jednego kąpieliska, które być może byłoby wykorzystane 14, może 20 dni w roku, bo tak niestety temperatury pokazują. Niestety niewiele dają argumenty, że w dzisiejszych ciężkich czasach większości ludzi nie stać wysyłać swoje dzieci codziennie na krytą pływalnię, gdzie płaci się kilka złotych i to za godzinę. Nie wierzę, że są tacy. Opłaty są naprawdę symboliczne i ci, którzy chcą, a ci, którzy nie mają, zwracali się do nas z różnymi prośbami. Były przedszkola, były szkoły. Naprawdę, gdy udowodnią ludzie, pokażą, że chcieliby, a nie mogą, na pewno by skorzystali, ale to jest taki mit, który ciągle powtarzamy, że ludzie są biedni, nie mają. Opłaty na krytej pływalni są symboliczne, a koszty utrzymania odkrytego kąpieliska byłyby tak duże, że chyba łatwiej będzie może tym ludziom pomóc, niż budować coś, co będzie służyło, powtarzam, może 14, może 20 dni w roku. Pieniądze na budowę jakże potrzebnych w naszym mieście boisk sportowych pochodzą ze środków zewnętrznych. Dlaczego by i w tym przypadku nie skorzystać ze środków unijnych?
To pytanie, na które odpowiedzieć powinni sobie sami samorządowcy. Weteran wojenny Jan Zając został uroczyście awansowany na stopień porucznika. Nominacji dokonano podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Bolkowie. Porucznik Jan Zając otrzymał tę nominację za walkę o wolność i niepodległość Polski. Zasłużył się podczas II wojny światowej i w okresie powojennym. Otrzymał również medal od Królowej Angielskiej oraz od ministra obrony narodowej Wielkiej Brytanii za swoje zasługi podczas historycznej bitwy o Anglię. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jak zwykle na środę na godzinę 16:00 bądź na stronę internetową www.tvkg.eu. Do zobaczenia.